Papież o szczepionkach na COVID. Papież Franciszek o szczepionkach przeciw COVID-19 to dobro wspólne. Szczepienia przeciwko COVID-19 powinny być uważane za powszechne dobro wspólne, wymagające konkretnych działań inspirujących cały proces badań naukowych, produkcji i dystrybucji preparatu, oświadczył papież Franciszek. Watykan opublikował w środę przesłanie list u papieża do uczestników KSKSWi i szczytu iberoamerykańskiego. Franciszek podkreślił, że potrzebne są nowe formy solidarności na poziomie międzynarodowym i mechanizmy mające na celu zagwarantowanie sprawiedliwą dystrybucję szczepionek, która nie będzie oparta na czysto ekonomicznych kryteriach, ale uwzględni potrzeby wszystkich, zwłaszcza najsłabszych i wymagających pomocy. Przy różnych okazjach podkreślałem, że musimy wyjść z pandemii lepsi niż byliśmy przed nią. Obecny kryzys jest sprzyjającą okazją do tego, by przemyśleć relacje między osobą a ekonomią, napisał papież. Wezwał, musimy zjednoczyć siły, by stworzyć nowy horyzont oczekiwań, w którym celem podstawowym nie będą korzyści ekonomiczne, ale ochrona życia ludzkiego.